Walkiria. W mitologii nordyckiej posłanki Odyna. Żeńskie demony przeznaczenia, które zwiastowały śmierć wojownikom oraz prowadzały dusze najdzielniejszych poległych w boju do Walhalli, gdzie usługiwały bohaterom przy biesiadnym stole. Niektóre źródła twierdzą, że istniały trzy walkirie, natomiast inne, że aż trzykroć po 9. 27. Wszystkie były piękne, złotowłosymi dziewicami, nosiły błyszczące hełmy i zbroje oraz ujeżdżały skrzydlate konie, czasem wilki, uzbrojone we włócznie i tarcze. Walhalli ubierały się w białe szaty. Przypominały Norny lub w mitologii irlandzkiej Badm. Imiona Walkirii wskazywały na ich związki z bitwą i losem wojowników. Na przykład Trud – siła, Hrist – wstrząsająca, Herfiotur – więzy wojującego, Skuld – obowiązek, Hild – walka, czy Rota – siejąca zamian. Te wojowniczki zjawiały się podczas bitwy i pomagały w walce swoim ulubionym herosom, z którymi czasem zakładały rodziny. Ceną za miłość było wykluczenie z grona Walkirii oraz stanie się zwykłą kobietą. Chociaż niektóre z nich nadal znały przyszłość, runy i tajemnice wszystkich światów, nordyccy poeci przedstawiali je jako żony śmiertelników. Wierzono, że Walkirie były niektóre księżniczkami. W postaciach Walkirii zbiegało się wiele różnych charakterów. Kapłanek czuwających nad rytualną śmiercią podczas bitwy, uzbrojonych kobiet walczących z mężczyznami, tak jak wśród Celtów, czarownic rzucających zaklęcia, które miały chronić mężczyzn podczas bitwy, opiekuńczych duchów chroniących wybrane rodziny. Słowo Walkurge pojawiło się w staroangielskich listach słów VII wieku jako odpowiednik greckich furii. Współcześnie Walkirie kojarzone są głównie z muzyką Richarda Wagnera, zwłaszcza z utworem Walkiria. Walhalla. W mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników, tak zwana Hala Poległych. Była to wielka posiadłość boga wojny Odyna w Asgardzie, gdzie dach był wykonany z tarczy, a krokwie z włóczni. Do Walhalli prowadziły 450 bram, tak szerokich na 800 mężczyzn stojących w szeregu, a Odyn przyjmował do niej wojowników, których sprowadziły Walkirie z pola bitwy. Wojownicy swój czas spędzali na wojskowych ćwiczeniach i ucztach, gdzie rany, które odnieśli w pojedynkach za dnia, goiły się każdej nocy, by następnego dnia mogli znów walczyć i biesiadować. W ucztach usługiwały Walkirie, podając potrawy zaczarowanego dzika Sehirmira, który po biesiadach powracał do życia. Walhalla w Eddach jest miejscem wyłącznie dla mężczyzn, choć według innych źródeł mogły tam trafić kobiety złożone w ofiarze.